Poleceniem brzmi: rozwiąż równanie. Równanie, w którym występuje x w potędze czwartej i jednocześnie w potędze drugiej, możemy rozwiązać przez tak podstawienie. Zwróćmy uwagę, że x do potęgi czwartej można zapisać jako x do potęgi drugiej i jeszcze całość do potęgi drugiej. W ten sposób nasze wyrażenie dostanie taką postać. Zamiast x do czwartej wstawiamy x do drugiej i jeszcze raz do drugiej. Dodać 7x do drugiej. Minus 12 równa się 0. W naszym równaniu w dwóch miejscach pojawiło się wyrażenie x do potęgi drugiej. Zastosujemy tutaj podstawienie i zamiast wyrażenia x do potęgi drugiej wstawimy literkę t. Uwaga! Za każdym razem, jeżeli stosujemy podstawienie, musimy zastanowić się, jaką liczbą jest liczba t. Ponieważ liczba t zastępuje nam wyrażenie x do potęgi drugiej, będzie przyjmowała te same wartości. Wyrażenie x do potęgi drugiej przyjmuje wartości większe lub równe 0. Dlatego też nasza liczba t również będzie przyjmowała wartości większe lub równe 0. A zatem podstawmy za wyrażenie x do drugiej literkę t. Dostaniemy minus t do potęgi drugiej, dodać 7. T minus 12 równa się 0. W ten sposób otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Można je rozwiązać obliczając deltę. Przypominam, wzór na deltę b kwadrat minus 4ac. Wypiszmy jeszcze nasze współczynniki a, b i c. Wiemy, że a wynosi minus 1, współczynnik b wynosi 7, a współczynnik c wynosi minus 12. Podstawmy nasze współczynniki do wyrażenia na deltę, dostaniemy b, za b wstawiamy 7, czyli dostajemy 7 do kwadratu. Minus 4 razy minus 1 i razy minus 12. Delta równa się 49. Uwaga na znaki minus razy minus razy minus daje nam minus 4 razy 12, 48. Więc nasza delta wynosi 1. Ponieważ dostaliśmy deltę dodatnią, wnioskujemy, że otrzymamy dwa rozwiązania: T1 i T2. Wzór na T1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast wzór na T2 to minus b. Plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy do wzorów na t1 i t2 nasze współczynniki. Za b wstawiamy 7, czyli dostajemy minus 7 minus pierwiastek z delty, czyli 1 przez 2 razy minus 1. Dostajemy minus 8 przez minus 4, wypraszam, przez minus 2. Daje nam 4. Następnie minus 7 plus 1 przez 2 razy minus 1. Dostaniemy minus 6 przez minus 2 równa się 3. Zdaliśmy dwa rozwiązania. 4 i 3. Należy jednak pamiętać, że naszą niewiadomą nie były liczby t, tylko liczby x. W związku z czym wracamy do naszego równania x kwadrat równa się t. Podstawmy do naszego równania zamiast t liczbę 4 oraz zamiast t Liczbę 3. W ten sposób dostaniemy dwa równania: x kwadrat równa się 4 oraz x kwadrat równa się 3. Rozwiążmy takie równanie. Zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam 4. Oczywiście jest to liczba 2 oraz liczba minus 2. Zastanawiamy się, jaka liczba do potęgi drugiej da nam 3. Dostaniemy liczbę pierwiastek z 3 oraz liczbę minus pierwiastek z 3. W ten sposób dostaliśmy 4 rozwiązania naszego równania. Rozwiązanie należy do zbioru: minus 2 minus pierwiastek z 3. Pierwiastek z trzech oraz dwa.